Danielu Mieleńczuk na 2 tygodnie przed galą ACA. Danielu, pospałeś sobie? No troszkę się zrzemnąłem, wiesz, że było tutaj tak długo, ciemno, przyjemnie się zrobiło, więc zrzemnąłem się. Czyli rozumiem, że metodologia łapać sen wtedy, kiedy tylko się da i się nie zmienia. Nie, nie zmienia się. Lubię sobie podrzemać, pospać, odpocząć, więc wiesz, czemu mam nie korzystać z sytuacji. Posiedzieliście sobie koło siebie z Tonym Johnsonem, twoim najbliższym rywalem. Udało się zamienić chociaż ze 2 zdania? Nie, bo ja tego amerykańskiego za bardzo nie znam, wiesz. A oni się nie chcą polskiego. No właśnie, a powinni. Przyjeżdżał, był tyle razy w Polsce i jeszcze się nie nauczył. No, ja myślę, że jeżeli tak dalej się będzie toczyło, że będzie bił się w tej Polsce. Przyjechałby do Polski, zjadł normalnego schabowego, troszkę wiesz, kapusty, bigosu, ziemniaczków, to by się szybko nauczył, nie? No ale takiej formy jak do walki z tobą by nie zrobił. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na jego social mediach, jak świetnie wygląda w ostatnim czasie, ile kilogramów mu spadło. Widziałem w social mediach, ale na żywo wyglądał nadal na bardzo dużego. Na cały czas za duży garnitur. Myślisz, że to mu pozostało? Okay. No, chociaż ma, ja nie mam żadnego garnituru, widzisz. Lipa po całości. Danielu, powiedz proszę, bo ta zmiana w twoim przeciwniku, która zaszła, tak, jeśli chodzi o to zrzucenie wagi, forma i tak dalej, często jest tak, że zawodnik, który jest przyzwyczajony do funkcjonowania w jakimś ciele, potem może mieć problem, tak, właśnie, albo po przybraniu kilogramów, mam na myśli tutaj oczywiście wycieczki góra-dół, jeśli chodzi o dywizje wagowe, jak myślisz, czy to może wpłynąć na niego negatywnie, czy po prostu tylko i wyłącznie pozytywnie, będzie szybszy, żwawszy? Nie mam pojęcia, bo każdy, wiesz, zawodnik jest inny, a on tych kilogramów naprawdę miał dużo, nie wiem, czy rzeczywiście aż tak dużo zgubił, no bo wiesz, naprawdę w tym garniturze naprawdę wyglądał na bardzo dużego gościa. No zobaczymy, no ale uważam, że zbyt takie rygorystyczna dieta, wiesz, wyżyłowanie się, to nie ma sensu, bo właśnie widać było to nieraz, że zawodnicy potem gorzej walczyli, dlatego ja cały czas staram się trzymać tą swoją wagę, nie? Dobra, a jak jest z Michaszkami? A właśnie, bo mamy do rozwiązania bardzo poważny problem. Sprzeczamy się ostatnio, czy Michaszki, czy Michałki. Co ty w rezultacie tak pochłaniasz za wzięcie? Michaszki chyba. Tak mi się wydaje. Nigdy się do tej nazwy nie przytem. Nie, mam teraz takiego dietetyka, który mi rozpisuje 2 razy w tygodniu Michaszki. Dobry. Raz mam 3, raz mam 5 Michaszków, wiesz. Więc i ta waga cały czas jest fajna, więc to wszystko jest tak skomponowane, żebym mógł sobie troszkę tam podjeść, nie? Ostatnie 2 tygodnie przed galą, powiedz mi, na jakim etapie są w tej chwili twoje treningi? Czy już odpuszczasz troszeczkę? Jak to wygląda? Nie, no jeszcze nie odpuszczam, ja jeszcze muszę sparować, bo wiesz, ja tak naprawdę do ostatniego tygodnia sparuję, więc jeszcze przynajmniej 2-3 sparingi stoczę, no i potem już ten ostatni tydzień będzie luźniejszy, będę odpoczywał. Zapytałam dzisiaj Tonego Johnsona, jak przygotować się do zawodnika, który wszem i wobec głosi, że nie ma game planu na walkę. A on powiedział, że robi dokładnie to samo. Jak ci się podoba takie podejście? I rozsądnie, bo to ja uważam, że takie robienie to tak jak w boksie. Game planów, walczenie, to zabija sport. A tu jest taki najbardziej naturalny. Wychodzimy i robimy swoje, wiesz, jak się walka ułoży. Okej, powiedz mi w takim razie, jakie są twoje wrażenia po tym spotkaniu oko w oko z Tonym Johnsonem? To jest kolejny taki przeciwnik, z którym po prostu chętnie poszedłbyś później nawet na piwo? Nie no, wygląda na sympatycznego gościa. Na piwo bym nie poszedł, bo nie pije alkoholu, ale gdyby nie były restauracje pozamykane, to bym go nakarmił polskim bigosem i schabowanymi lub mielonymi, nie? Jasne. Bardzo ważna walka przed tobą, bo walka o pas. Ja znam twoje podejście i wiem, że dla ciebie liczy się przede wszystkim to, żeby walczyć, a nie tyle sam ten pas. No ale Janek Błachowicz u was otworzył, miejmy nadzieję, taki worek. No, mam nadzieję, że worek i że ja zdobędę teraz pas, potem jeszcze ktoś do końca roku zdobędzie pas, więc że uda się tą pasę Janka podciągnąć do końca roku, że będzie naprawdę fajnie. Tony ma takie podejście do tej walki z tobą, że po pierwsze nastawia się na to, że walka nie potrwa pełnego dystansu, raczej nastawia się na skończenie. Zapowiedział nawet gdzieś tam w którejś wypowiedzi medialnej, że to będzie knockout. Ty również się na knockout nastawiasz? Nie, ja już się nie nastawiam, bo to nastawianie mi na knockouty to źle wychodzi. Nastawiam się na ciężko 5-rundową wojnę. Jasne. Presja to jest taki jeden z argumentów Tonego, że po twojej stronie ta presja będzie większa, bo walczysz u siebie przed większością swoich kibiców. Jak to na ciebie oddziaływuje? Czy faktycznie jest o co się martwić? Nie, ja nie odczuwam presji, bo
Ja to robię, wiesz, już tyle lat robię to głównie dla siebie, dla rodziny, dlatego, żeby jak zarabiać i to, że on przyjeżdża ze Stanów, tak powiedział, że tu ludzie wykupią per-per-view dla mnie, to nie jest dla mnie presja. To jest taka wręcz nagroda, że mogę przed swoją publicznością dla swoich fanów zawalczyć i dać świetną walkę. Bardziej motywacja niż presja. Pamiętam, że przed walką Janka z Reyesem wszyscy go męczyli o to, czy żałuje, że to nie jest Johnson, to ja ciebie trochę pomęczę. Żałujesz, że nie Wahajew? Nie żałuję. Wahajew zmienił organizację, poszedł do UFC, chce gdzieś tam się dalej rozwijać, więc uważam, że Johnson jest tym najmocniejszym przeciwnikiem, który był właśnie po Wahajewie. Zresztą jest numerem 2, ja numerem 1, więc to było oczywiste, że powinniśmy ze sobą walczyć i uważam, że to jest najbardziej wymagający przeciwnik, jakiego ICA mogło mi zaoferować. Przy okazji tego tematu UFC zapytam. Bardzo często jest tak, że organizacja UFC zgłasza się po mistrzów innych organizacji. Gdyby była taka sytuacja, że po zdobyciu przez ciebie pasa zgłosi się do ciebie UFC i powie: Daniel, chcemy cię z powrotem. Co robisz? Nie, zostaję tutaj. Jest mi tu dobrze, naprawdę jest dobrze, jestem zadowolony ze współpracy. Świetnie się tu dogadujemy, więc po co mam to zmieniać? Ode mnie wszystko, Danielu. Widzimy się podczas ważenia, więc do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję za wywiad.